Poczyniłem pewne kroki prawne w kierunku ataku na portale plotkarskie, bo mam na piśmie oświadczenie tejże, które mówi o przebiegu zdarzeń tamtej feralnej nocy. I to jest nie do podważenia. Po prostu nic się nie wydarzyło. Sytuacja była taka, jaka była, nie będę wchodził w szczegóły. Więc jeżeli chcesz, mogę ci pokazać zrzut ekranu, podpis u notariusza. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy ja chcę zobaczyć tam materiały z tych wydarzeń, bo to jest nie fair. Ale poczekaj, poczekaj. Tam Stevie zbanowali, a tam na Snapchacie ciągle wszystko jest. Nie zbanowali na stałe, już wracamy za 2 tygodnie. Oczywiście następna edycja to świeżutko po walce, po ciężkim nokaucie. No. No dobra, skończmy. Co, ja ci skończmy powiem, temat. Nie, poczekaj, ja ci powiem jedno. Ty, jak cała reszta pewnie ludzi, bardzo by chcieli, żeby tam się coś wydarzyło. Bardzo by chcieli widzieć tego Fabiańskiego, który kurwa jest w takiej, a nie innej sytuacji. Więc ja niestety muszę cię zmartwić. No, po prostu nie zobaczysz tego nigdy w życiu, ponieważ nic się tam kurwa nie wydarzyło. Koniec tematu. Ja pierdolę. Nice, ładnie.